Witam Was w ten deszczowy dzień z kompleksu ścieżek enduro przy Srebrnej Górze. Byłem już tutaj wcześniej, udało mi się sprawdzić trochę trasy po suchym, ale wtedy nie działał tarpan, także dałem radę zjechać tylko 4 razy po podstawowych trasach. Dzisiaj natomiast będę jeździł z przewodniczką, z Iwoną, która pokaże mi najciekawsze miejsca, które znajdują się tutaj w całym kompleksie. No i zobaczymy. Ale pewnie szykuje się dobra jazda. Pojeżdżone 2 dni na trasach enduro w Srebrnej Górze. Mogę powiedzieć, że było naprawdę fajnie. Jest co pojeździć, jest co pozjeżdżać, jest co poskakać. Polecam.